Trening ABS, ćwiczenia na mięśnie brzucha. Trening poprowadzi Luisa Awagian. Trening koncentrujący się na bardzo ważnej dla nas części ciała, jaką jest brzuch. Dzięki różnorodności ćwiczeń zawartych w tym treningu masz pewność, że angażujesz wszystkie partie mięśni i wyrzeźbisz w ten sposób perfekcyjny brzuch. Trening składa się z czterech rund, w których wykonywać będziesz po 8 30-sekundowych ćwiczeń ABS z 10-sekundowymi przerwami. Do komfortowego wykonywania ćwiczeń przyda Ci się mata. Trenik nie zawiera rozgrzewki i rozluźnienia. Przygotuj się do pierwszej rundy. Zaczynamy od siadu równoważnego, w trakcie którego będziemy wykonywać dodatkowo wymachy rękami góra-dół. Uwaga! Startujemy! Tułów odchylony, nogi w górze. Utrzymuj stabilizację poprzez mocne napięcie mięśni tułowia. Ruch rękami ma na celu dodatkowo utrudnić ci utrzymanie balansu. Staraj się, aby Twoje ciało poza ramionami było nieruchome. Oddychaj swobodnie. Pracujemy całe 30 sekund. Ok, chwila przerwy. Kolejne ćwiczenie to spięcia w leżeniu bokiem. Połóż się bokiem na macie. Ćwiczymy. Uginaj nogi, przyciągając kolana do klatki piersiowej. Nie opuszczaj nóg na podłoże, wykonując spięcie rób wydech i jeszcze mocniej dopinaj mięśnie brzucha. Postaraj się nie spinać szyi. Ćwiczymy całe 30 sekund. Dobrze. Pozostań na tym samym boku. Następnym ćwiczeniem będą boczne scyzoryki. Jedziemy! Unoś złączone nogi i, spinając skoś na mięśnie brzucha, próbuj sięgnąć ręką do kostek. Ciężar ciała oparty na biodrze. Unoś nogi i tułów w stronę sufitu, a nie do przodu. W taki sposób, aby ręka i nogi spotykały się nad biodrami. Powinno być odczuwalne spinanie się zewnętrznych partii mięśni brzucha. Dobrze, teraz połóż się na drugim boku. Będziemy wykonywać spięcia w leżeniu na drugą stronę. Ćwiczymy. Kolana do klatki. Skoncentruj się na mocnych spięciach brzucha. To od Ciebie zależy, jak mocno zaktywujesz odpowiednie mięśnie do pracy. Pamiętaj o oddychaniu. Jeszcze kilka powtórzeń: ekstra, zaraz scyzoryki. I jedziemy. Podnoś jednocześnie nogi i tułów, balansując na biodrze. Dawaj, jak najwyżej. Wydech przy każdym scyzoryku. Wdech, opuszczając nogi i tułów. Nie opuszczaj nóg do samej ziemi. Zatrzymuj nogi 20 cm nad podłożem. Ćwiczymy do końca. Super, przed tobą ostatnie ćwiczenie tej rundy: bokserskie spięcia. Dawaj, wykonuj spięcia krzyżowe, wyciągając jak najdalej rękę po skosie, symulując bokserski cios. W tym ćwiczeniu najważniejszy jest zakres skrętu. Mocno rotuj tułów przy każdym uderzeniu. Wyprowadzaj ciosy z wydechem. Brzuch mocno napięty. Uderzaj. Lewa, prawa, lewa, prawa. Bij mocno do końca. Tak jest. O to chodziło. Pierwsza runda za tobą. Teraz trochę dłuższy odpoczynek. Napij się wody, wyrównaj oddech. Widzimy się w drugiej rundzie. OK, wracamy na matę. Pierwszym ćwiczeniem w drugiej rundzie będzie wspinaczka boczna. W podporze przodem unosimy na zmianę prawe i lewe kolano, kierując je do boku na wysokość barków. Zaczynamy. Ciało w jednej linii. Nie opuszczaj bioder. Kolana wędrują aż do barków. Spróbuj powiązać swój wydech z napinaniem mięśni brzucha podczas podnoszenia nóg z podłoża. Dopinaj mocno mięśnie brzucha, przyciągając kolana do barków. Staraj się nie zaokrąglać pleców. Ćwiczymy całe 30 sekund. Ekstra. Kolejne ćwiczenie to deska boczna. Połóż się na prawym boku. Unieś biodra w górę, opierając ciało na prawym łokciu i zewnętrznej części prawej stopy. Druga ręka może leżeć wzdłuż tułowia lub, tak jak robi to Luisa, być wyciągnięta do góry. Ciało tworzy jedną linię od barków po kostki. Utrzymuj stabilną sylwetkę poprzez maksymalne napięcie mięśni tułowia oraz mięśni pośladkowych. Super! Zmieniamy strony. Będziemy wykonywać deskę boczną w oparciu na lewym łokciu. Biodra w górę łokieć powinien znajdować się pod barkiem mocny brzuch kręgosłup w linii prostej. Pilnuj, aby biodra nie cofały się ani nie wyginały do przodu. Nie zapominaj o oddychaniu. Utrzymaj nieruchomą sylwetkę do końca ćwiczenia. Świetnie! Połóż się na plecach. Następne ćwiczenie to: Rolowanie. Napnij mięśnie brzucha i przyciągaj kolana do głowy, odrywając dolną część pleców od podłoża. Uważaj, żeby nie uderzyć się kolanami w twarz. Staraj się wyraźnie odrywać miednicę od maty. Jeżeli odczuwasz napięcie w odcinku lędziwiowym kręgosłupa, nie wykonuj tego ćwiczenia. Ekstra. Kolejne ćwiczenie to żabie spięcia. Złącz stopy podeszwowo. Jedziemy. Pełne spięcia z klaśnięciem w podłogę. Postaraj się rozluźnić nogi. Skoncentruj się na napięciu mięśni brzucha. Oddychaj. Wydech podczas spięcia. Wdech, gdy opuszczasz tułów na matę. Stopy nie odrywają się od podłoża podczas wykonywania spięć. Bardzo dobrze! Ostatnie ćwiczenie w tej rundzie to wznosy bioder w desce. Przyjmij pozycję podporu na przedramionach. Zaczynamy z pozycji deski. Napinamy mięśnie brzucha i podnosimy biodra maksymalnie do góry, tworząc z naszego ciała swego rodzaju trójkąt. Wracając do pozycji deski, pilnujemy, aby nie opuścić za nisko bioder. Pięty kierują się w stronę podłoża. Napinaj mięśnie brzucha i pośladków, aby zachować stabilność przez całe ćwiczenie. Przedramiona mocno wbite w podłoże. Ostatnie sekundy tej rundy. Wytrzymaj. Super! Połowa treningu za nami. Chwila przerwy na łyk wody i wyrównanie oddechu. I zaraz wracamy do ćwiczeń. Wracamy na matę. Połóż się na plecach i zegnij nogi w kolanach. Pierwszym ćwiczeniem w tej rundzie będą trzy klasyczne spięcia plus trzy wyrzuty bioder. Startujemy! Trzy klasyczne spięcia rotując górną część pleców i trzy wyrzuty bioder. Wykonując wyrzuty, odrywaj biodra od maty i podnoś wyprostowane nogi jak najwyżej do góry. Pamiętaj o mocnym napięciu mięśni brzucha, zarówno przy spięciach, jak i przy wyrzutach. Pomagaj sobie oddechem. Bardzo dobrze. Następne ćwiczenie to spięcia z rotacją na lewą stronę. Przyjmij pozycję siadu równoważnego podpartego. Ćwiczymy. Spięcie kolana do klatki. Następnie prostujemy ciało, przekręcając się na lewe biodro. Przyciągamy kolana do klatki z wydechem. Rotując się na bok wyprostowujemy maksymalnie nogi. Całe 30 sekund wykonujemy ćwiczenie na jedną stronę. Wyraźnie wchodzimy na lewe biodro. Trzymaj stabilizację. Super! Kładziemy się na lewym boku. Będziemy wykonywać spięcia boczne, prawe kolano, prawy łokieć. Jedziemy. Mocne spięcia. Kolano z łokciem spotykają się na wysokości bioder. Noga i łokieć poruszają się w jednej linii z tułowiem. Wykonując spięcie, wydychaj powietrze. Już na pewno coraz mocniej odczuwasz skośne mięśnie brzucha. Bardzo dobrze. Wytrzymaj całe 30 sekund. Ekstra. Zmieniamy stronę i wracamy do ćwiczenia z pięcia z rotacją, ale tym razem prostując sylwetkę będziemy rotować ciało na prawe biodro. Ćwiczymy. Kolana do klatki, a następnie prostujemy, odchylamy tułów i rotujemy się na prawe biodro. Wyraźnie zaznaczaj skręt ciała do boku. Musisz czuć, że odrywasz lewy pośladek od maty. Staraj się do końca prostować nogi. Trzymaj balans. Świetnie ci idzie. Znakomicie! Połóż się na prawym boku. Teraz spięcia boczne, lewe kolano, lewy łokieć. I jedziemy! Wykonuj spięcia, uginając się w talii. Pilnuj, aby ruch wychodził z mięśni brzucha, a nie ze zgięcia karku. Tułów nie powinien pochylać się do przodu ani wyginać do tyłu. Kolano sięga jak najwyżej, przynajmniej do linii bioder. Spinając mięśnie rób wydech. O to chodzi! Pozostało ostatnie ćwiczenie tej rundy. Skręty tułowia w siadzie równoważnym, znane również jako Russian Twist. Dawaj! Nogi do góry i wykonuj obszerne skręty tułowia, jednocześnie sięgając przeciwną ręką do podłoża mocny brzuch, stabilna sylwetka. Pilnuj, aby plecy w odcinku lędźwiowym były proste. Przy każdym skręcie rób wydech. Sięgaj ręką jak najdalej. Im większy zakres ruchu wykonasz, tym więcej zyskają twoje najszersze partie mięśni brzucha. Tak jest. Mięśnie brzucha zaczynają palić. Przed tobą ostatnia runda, ale najpierw przerwa. Przygotuj się. Za chwilę zaczynamy czwartą rundę. Pierwszym ćwiczeniem będzie wspinaczka krzyżowa. Przygotuj się do przyjęcia pozycji podporu przodem. Startujemy. Przyciągaj na zmianę prawe kolano do lewego łokcia i lewe kolano do prawego łokcia. Usztywnij mięśnie tułowia, ciało w jednej linii. Prowadź kolana jak najszerzej, nawet szerzej niż łokcie. Oddychamy. Brzuch mocno pracuje. Wytrzymaj w tym tempie przez całe 30 sekund. Ekstra. Teraz połóż się na brzuchu. Skieruj lewe udo do boku na wysokości bioder. W tej pozycji będziemy wykonywać spięcia boczne, lewy łokieć, lewe kolano. Ćwiczymy. Oderwij mostek od maty i wykonuj spięcia w lewą stronę, prowadząc łokieć do kolana. Pilnuj, aby nie wyciągać i nie zginać karku. Ruch powinien wychodzić z mięśni brzucha i skutkować zgięciem w tali. Wykonując spięcie, wydychaj powietrze. Ok, zmieniamy nogę i teraz będziemy ćwiczyć na drugą stronę. Jedziemy. Mocne spięcia boczne w prawą stronę. Skosy pracują. Dodatkowo leżąc w tej pozycji, otwieramy biodra i delikatnie rozciągamy pachwinę. Ćwiczymy całe 30 sekund, mocno dopinając skośne mięśnie brzucha. Ok, następne ćwiczenie to wykroki w podporze. Przyjmij pozycję podporu przodem, dłonie pod barkami. Dawaj, głębokie wykroki. Stawiamy stopy obok dłoni. Usztywnij mięśnie tułowia. Czujesz, jak pracują szerokie partie mięśni brzucha? O to chodzi. Im większy wykonasz wykrok, tym większą pracę wykonają skośne mięśnie brzucha. Dawaj, ćwiczymy do końca, stopy do dłoni. Super! Kolejne ćwiczenie to opuszczanie nóg. Połóż się na plecach, unieś pionowo lekko ugięte nogi w kolanach. Ćwiczymy! Napnij mięśnie brzucha, przyklej lędźwie do maty i powoli opuszczaj nogi jak najbliżej podłoża. Następnie wykonaj ten sam ruch w odwrotnym kierunku. Nie pozwól nogom bezwładnie opadać. Opuszczaj je, kontrolując ich ruch w całym zakresie. Napinaj mięśnie pośladkowe przy opuszczaniu nóg, aby chronić lędźwie. Nie wstrzymuj oddechu, to już końcówka. Świetnie, zostało ostatnie ćwiczenie tego treningu. 30 sekund klasycznej deski. Przygotuj się. Startujemy. Łokcie pod barkami mocno wbite w podłoże. Stopy rozstawione na szerokość bioder. Ciało w jednej linii od barków po kostki. Usztywnij brzuch, napnij mięśnie pośladków i utrzymaj pełną stabilizację przez 30 sekund. Nie przestawaj oddychać, nie zaokrąglaj pleców, nie opuszczaj bioder. Ostatnie sekundy tego treningu. Wytrzymaj w pełnym napięciu. Wow, to był ogień! Pamiętaj o rozluźnieniu po treningu. Odwiedź naszą stronę po więcej treningów i nie zapomnij dać nam suba. Dzięki za trening i do zobaczenia!